Cześć, witajcie, ja jestem Siejson, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Także widzimy się w pierwszym odcinku w 2024 roku. Troszeczkę było przerwy, ale spokojnie wracamy z filmikami na tym kanale. Słuchajcie, jako iż po zwiastunie nie dużo się dzieje w tym świecie, to po prostu nie chcę wam tutaj nagrywać odcinków, które wyciągamy jakieś fusy, takie wróżenie z fus, także dzisiaj porozmawiam sobie o tematach znanych z Jokerem z Florydy, czy też oszustwami kupna GTA 6 w wersji pre-alpha już na komputery, gdzie w ogóle Rockstar nie zapowiedział tej wersji, czy też właśnie tematu Lucy, który jest dość tematem kontrowersyjnym ostatnimi czasy, jako że to pierwsza grywalna, pierwszoplanowa bohaterka w GTA. Wiadomo, te pierwsze części miały też do wyboru kobietę, ale to troszkę inaczej wyglądało. Mówimy taką część fabularną, już taką potężną. Zresztą pewnie wiecie, o co mi chodzi. Tak zaczniemy sobie właśnie od tematu Lucy. Także zwiastun GTA 6 wywołał również emocje, jak i kilka kontrowersji. W centrum dyskusji znajduje się m.in. przedstawienie Lucy jako w pełni pierwszej grywalnej bohaterki gry. GTA 6 ma być jedną z największych premier gier wideo w 2025 roku, a w grudniu 2023 roku zapowiedzieli zwiastun, który pobił różnego rodzaju rekordy. Nawet stał się popularniejszy niż klip Endgame'u, który miał dotychczas jeden z największych wprost wyświetleń, chodzi o YouTube. Nie był najpopularniejszym filmikiem oczywiście, ale mówię tutaj o segmencie raczej zwiastunów niż jakby filmów czy piosenek. Ale jedźmy dalej oczywiście. Jednak to oficjalne zaprezentowanie Lucy stało się głównym tematem rozmów graczy na całym świecie. Lucia oznacza znaczące podejście od tradycyjnych męskich bohaterów w grach, którzy charakteryzowali poprzednie tytuły GTA, podczas gdy niektórzy fani czule nazywają ją mamusią, inni oskarżają Rockstara, czyli jakby twórcę gry, o uleganie tematu, co określili jako kulturę, czy też przebudzenie poprzez włączenie grywalnej postaci kobiecej do głównego wątku fabularnego. Jak ktoś nie jest w temacie, chodzi mi głównie o to, że ostatnimi czasy są takie ideologie nam wciskane, że na przykład w filmie musi być spełniony taki bohater, taka grupa, takie tematy. Nie chcę dużo mówić, ponieważ YouTube by to delikatnie mówiąc mógł obcinać. YouTube ma taką dziwną politykę ostatnimi czasy. Ale wiecie, o co mi chodzi, jeżeli oglądacie na przykład filmy Netflixa czy nowe filmy Marvela, gdzie właśnie jest taki jakaś, gdzie jakby wszyscy klaszczą mniejszości, co ostatnio stało się mega popularne. I tutaj gracze podejrzewają, że Rockstarowi też chce się upodobać innym ludziom, właśnie innej grupy społecznej, żeby właśnie być top of the top. Chociaż wydaje mi się, że GTA powinno mieć wprost przeciwne podejście, czyli powinno obrazić każdego, a nie że bać się, że ktoś się poczuje urażony. Ale wydaje mi się, że tu akurat chcą zmienić kontekst i raczej nie chodziło im o to, aby się upodobać innym. Zresztą, jak widzieliśmy w zwiastunie, to są jak zwykle dziwacy pokazani, także raczej Rockstar nie będzie do końca grą poprawnie polityczną. Mało to, wydaje mi się, że będzie się wyśmiewał z tych mniejszości, ale oczywiście to jest moje zdanie, zresztą zapraszam do popularnej dyskusji w sekcji komentarzy. No i aktor głosowy znany z roli Michaela Nidlug, który grał oczywiście go w GTA 5, niedawno w wywiadzie dla IGN, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat Lucy i jakby trwających kontrowersji wokół niej. Luke pochwalił postać Lucy, podkreślając fakt, że została ona bardzo efektownie pokazana, przedstawiona w samym zwiastunie, wyraził swoje podekscytowanie potencjalnymi zmianami narracji w samym GTA 6, jako iż będziemy mieli spojrzenie z postaci kobiecej właśnie, a nie zawsze jak to było w przypadku męskiej. Jednak Luke jakby tutaj nie poprzestał na pochwałach, celował także w tych, którzy krytykowali Rockstara za wprowadzenie kobiecej bohaterki. Luke zwrócił uwagę, że chociaż w poprzednich grach występowały kobiety bohaterki, to Lucia będzie tą pierwszą, która będzie kierowała grą na tak ogromną skalę w kontekście serii Grand Theft Auto. Wiele klaunów tu mamy, powiedział Luke. Po pierwsze, w przeszłości występowały inne bohaterki, ale nie w czymś tak wielkim jak to. W miarę zbliżającej się daty premiery GTA 6 oczekuje się, że internetowe dyskusje na temat Lucy i kierunku rozwoju gry będą ewoluowały oczywiście, jednak jedno jest jasne. Lucy zyskała akceptację jednego z członków GTA, Nidal Luka, co sygnalizuje, że jej postać może wywołać znaczny wpływ na świat
gier. Jak dla mnie na plus, bo będziemy mieli możliwość z pogrania z perspektywy GTA. Czy mi się to podoba? Jest spoko, moim zdaniem. Nie mam jakiegoś większego negatywnego zdania. Tak jakby moim zdaniem, czy jakąkolwiek postacią byśmy zagrali, ważne jest to, jak dobrze gra będzie zrobiona i jaki klimat się będzie prezentowała. Może mieć super grę, super postacie, ale jeżeli będzie coś nie tak z klimacikiem, to się nam źle grało, a jeżeli będziemy mieli powiedzmy super klimacik, a złe postacie, no to jakoś się dopasujemy. Zresztą może kiedyś pogadamy szerzej na temat tego, jak dobrze Rockstar robi gry, jak one są mega dobre, w kontekście takim, że oni wiedzą, co robią naprawdę. Ale to jest gdzieś tam, mi się wydaje, temat w ogóle na osobny odcinek, który gdzieś tam już poruszaliśmy z chłopakami, żeby to zrobić, taki film. Czy się uda? No nie wiem, bo to też wymaga sporo przemyśleń, sporo godzin rozmów, żeby to fajnie wyglądało, ale uważam, że nie jest to coś nie do zrobienia. Bo wiem, że niektórzy sugerują mi, że moje filmy są robione na kolanie. No zresztą każdy ma prawo do jakichś tam opinii. Żyjemy w wolnym świecie, także słuchajcie, piszcie co chcecie. Ta sekcja komentarzy jest wasza, zapraszam do niej. Kolejnym dość ciekawym tematem, który na początku roku został ci tam, on trwa od jakiegoś czasu, jak pokazali nam oczywiście zwiastun, jest słynny Joker z Florydy, który po raz kolejny trafił na pierwsze strony gazet. Tym razem chodzi o takie straszenie, troszeczkę groźby w stronę Rockstara, że wyciągnie tego hakera, który tam gdzieś tam rok temu te 90 klipów wypuścił do internetu. Dlaczego grozi? No bo sądzi, sugeruje sobie, że jeżeli Rockstar Games nie spełni jego życzeń związanych z nadchodzącym GTA 6, no to on to zrobi, nie? W ogóle co on by chciał? No Sullivan, bo tak się nazywa ten gościu, prześladuje Rockstara od chwili wypuszczenia pierwszego zwiastunu GTA 6, twierdząc, że postać w grze no, jest do niego bardzo podobna, chociaż no, niektóre rzeczy się różnią, ale jakby sama idea chodzi o to, no wiecie, no za dużo jest podobieństw, no ale nalega to, aby firma Rockstar tutaj by dała mu od 1 do 2 milionów dolarów, która dzięki której on mógł się dogadać z nimi i pozwoli, żeby ta jego postać pojawiła się w grze. Rockstar ogólnie w tym temacie bardzo milczy, jeżeli chodzi o jego tam jakby żądania. Jednak społeczność internetowa, nawet sam aktor głosowy Artura Morgana, czyli postaci z Red Dead Redemption 2, wypowiada się na temat tej sytuacji. No i niech on jakby tutaj pewnie Rockstar coś powie, bo będzie milczał, bo jakby nie, chyba nie są użyte, jeszcze nie wygląda prawo w Ameryce na ten temat, czy oni tak sobie mogą na to pozwolić, jak ktoś się zna, to oczywiście sekcja komentarzy jest wasza, czy oni tak mogą zrobić, bo jakby nie patrzeć, no patrząc na sobie postacie, teraz zresztą wam dam zdjęcie, nie, tego postaci z GTA, rzeczywistego Jokera z Florydy, z wyjątkiem tego, że jak idea jest to samba, no to ciut inaczej wyglądają, to nie jest jedno skopiowane. Nie mieliśmy podobne sytuacje już w innych częściach GTA, gdzie było takie nawiązanie. Ogólnie nigdy nie słyszałem jakiejś większej akcji, także nie wiem, czy tak można robić, czy nie. Też jakby niektórzy, no nie wiem, no ciężko mi tu stwierdzić, jakby wam przekazuję wam tego newsa, a nie, że konkretnie wam tu wprawę będę rzucał. Ogólnie Sullivan dał termin 11 stycznia, czyli coś co już minęło. Na chwilę obecną jeszcze Rockstar żyje, także no, nie wyciekły kolejne jakieś dane, czy tam jakiś DDoS potężny na sam serwery. Ogólnie jeżeli oni 3 dni po jego urodzinach, on tak stwierdził, nie dadzą mu tych 2 milionów, to będzie się podzielał 10 milionów za jego cierpienie i ból, jak on to określił, ponieważ twierdzi, że ten występ w tym zwiastunie tylko i wyłącznie zniesławił jego charakter, tak też można użyć takiego stwierdzenia, i jakby tutaj może on skończyć na oddziale psychiatrycznym. To już się też dawno nam trafić, ale to już tylko moja opinia, gdzie kurczę, jakby ten zwiast dał mu delikatnie rozpoznawalność, bo tak naprawdę ja wcześniej przez wcześniejsze 20 lat no nie słyszałem o takim chłopie jak Joker z Florydy, jakby nie śledziłem tego tematu też może za bardzo, też takie tematy mnie nie interesują, a to, że GTA to pokazało, no to gdzieś tam no to już mi to szerzej oczy, jakby nie ukrywam, że sam aż tak się nie interesuję zagranicznymi influencerami, co za tym idzie, no poznałem nowego i powinien się z tego cieszyć, że rozpoznawalność ma większą, nie? Ja rozumiem, że to jest jego osoba i pewnie chciałby na tym zarobić jak każdy, ale to taka moja przesłanie oczywiście do dyskusji. Ogólnie sama wiarygodność jest troszeczkę też mała, ponieważ no gra nie została jeszcze wypuszczona, a sam Rockstar może tą postać po prostu wyciąć z samej gry, jeżeli się jemu to nie spodoba, no bo jednak skoro Rockstar ma możliwość nie dodania go do gry,
to go usunie, nie? Chociaż jakby nie patrzeć, mogłaby to być taka charyzmatyczna postać, nie? Bo on taki dość, na wszystko ma strasznie wywalone, jak tak się ogląda te jego filmiki, co tam go pokazują. No ale tutaj podejrzewam, bo jakoś się dogadają, albo po prostu rok trochę oleje i to się skończy tam po sądach i się finalnie w tym, z tym skończy, że Rockstar wygra, bo co do tego podejście, jakby opinię społeczną, bardziej prawną w tych wszystkich sądach, no to raczej będzie miał ciężko wygrać, na to, że już nieraz był sądzony. Ale też mówię, no nie znam dokładnie prawa amerykańskiego, jak to wygląda. No, na przykład tego, jakby to była chińska gra, to tam by było, kurczę, nawet markowe samochody i to by wszyscy na tym mieli, wiecie. Chińczycy tam jak to robią, nie? Co chcą, to mają. Ale dobra, nieważne, jakby sekcja komentarzy zwłaszcza w tym temacie, co ten temat wysądzicie oczywiście. No jeszcze jeden temat, który chciałbym poruszyć, to jest fakt, iż na internecie pojawiły się różnego rodzaju przedsprzedaży, czy już w ogóle sprzedaż wersji alfa GTA 6 za $222. Albo, no tak, taka cena była, z tego co się orientuję, czy reklamy w ogóle na YouTubie, że kliknijcie link, aby sobie pobrać i przetestować gameplay wersji pre-alpha GTA 6, gdzie nawet Rockstar nie ogłosił tego, iż GTA 5 zostanie wydane na PC-ty. Pewnie to będzie miało miejsce 2 lata po premierze tej pierwotnej wersji, zresztą odcinek na ten temat jest na kanale, jakby ktoś chciał, to może sobie posłuchać mojego zdania na ten temat. I tylko i wyłącznie chciałem tutaj przekazać informację, żebyście byli czujni i nie kupowali sobie już pre-alfy. Jeżeli wyjdzie GTA, to pewnie na konsolę na samym starcie, a na pecety dopiero za jakiś czas, chyba że coś się zmieni w temacie, to oczywiście Was poinformuję. Także śledźcie kanał, być na bieżąco, subskrypcja zalecana, czy tam wbijcie na Discord, na link w opisie. I tak by traktujcie to na spokojnie, nie kupujcie takich rzeczy, bo no jeszcze nie ma. Ja Was nie okłamuję, jakby rzetelne informacje są sprawdzane, jak będzie, to dam Wam znać. Nie dajcie się nabrać, bo szkoda waszej kasy. Także dziękuję za tą uwagę w tym troszeczkę newsie i troszeczkę no newsie, bo pokazuję wam, że jak oszuści naciągają ludzi, ale też was, żeby was przed czymś przestrzec, bo to, że coś się pojawia na YouTube jako reklama, to niekoniecznie rzetelne. Ja też mogę wypuścić sobie reklamę swojego kanału, swojego, nie wiem, czegokolwiek, nie wiem, rysunku czy innego produktu, zapłacić YouTube'owi, żeby ta reklama się pojawiała tam przez ileś się oświetliła tej tematyce, bo to nie jest akurat problem wypuścić reklamę na YouTube, jeżeli no, zgadza się z regulaminem, a niekoniecznie z rzetelnością, to tak jakby bez problemu da się załączyć. Nawet znani influencerzy polscy kiedyś robili reklamę swoich kanałów w taki sposób, także wiecie, no uważajcie, bądźcie czujni, bo takie czasy nas nastały. Także to było tyle w tym odcineczku, myślę, że Wam się spodobał oczywiście. Ciągle się waham, czy robić takie odcineczki z newsów, a czy może robić jeden taki dłuższy odcinek, powiedzmy, nie wiem, raz w miesiącu, albo co 2 tygodnie, po prostu rzadziej, a bardziej konkretny z większą ilością informacji, bo mamy taki ciekawy pomysł na ten kanał, żeby go gdzieś tam jeszcze bardziej rozwijać w tym roku. Nie wiem, czy nie zrobię jakiegoś odcineczka, abyście się dowiedzieć, jakie mam pomysły na ten kanał i żebyśmy potem podyskutowali, a jeśli nie, to po prostu ja coś tam potestuję. Także myślę, że w tym roku ten kanał naprawdę pójdzie do przodu. Przynajmniej się będziemy starać z chłopakami. Z chłopakami mówię tak, ponieważ ja ten kanał prowadzę, a też mamy taką ekipę, która gdzieś tam mi doradza, gdzieś tam te newsy podsyła, gdzieś tam pomaga mi przy scenariuszach, także gdzieś tam to jest naprawdę spoko, że chłopaki dają radę. No niestety kanał jest w tej chwili po prostu mocno charytatywny. Oczywiście pojawiła się opcja wspierania, czy też wysyłania tych podziękowań, ale to jest tylko i wyłącznie do Waszej dyspozycji. Różnica jest taka, że ktoś wspiera kanał, na przykład jak odcinek nagrywam przed weekendem albo w tygodniu, no to wiecie, o co chodzi, to po prostu możecie go szybciej zobaczyć, albo czasami nawet dzień szybciej, nie wiem, jak nagrywam odcinki, to jest jakby też u mnie różnie wygląda. Ten nagrywam w niedzielę o poranku, jest godzina 8:17 i jakby zmontuję go pewnie o 12, żeby będzie na YouTube dostępny. Także Tomasz wspierającego to widzi, bo są takie dwie osoby na tym kanale, to Wam bardzo dziękuję. No, także jak, nie wiem, kto z tym jeszcze pójdziemy, czy po prostu lepiej zrobić jeden news na tydzień, czy na przykład czy powiedzmy 3 newsy na tydzień, czy kilka na miesiąc, ale to czy zobaczymy po statystykach. A w tym momencie Wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Czy za tydzień? No fajnie by było tak regularnie co niedzielę po południu wstawiać odcinek, ale to jeszcze zobaczymy. Także dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć.